saturator, urządzenie pełne wspomnień, pełne sentymentów, wywołujące czasami łezkę. Urządzenie, które służyło po to, aby nasycać wodę gazem, dwutlenkiem węgla i podawać ją na ulicach w różnych miejscach w Polsce, podawać ją z sokiem albo bez. Naszą muzealną przygodę z saturatorem rozpoczęliśmy 2 lata temu, kiedy to ogłosiliśmy zbiórkę eksponatów, zbiórkę pamiątek dokumentujących czas miniony, czas między 1945 a 1989 rokiem w Polsce. Jednym z tych przedmiotów był ten, który stoi tutaj dzisiaj przed nami. Urządzenie, które ja sama jeszcze pamiętam ze swojego wczesnego dzieciństwa, czyli właśnie saturator. Przyjeżdżając z małego miasteczka do Krakowa, saturator był czymś niezwykle sensacyjnym, wodą, którą każdy chciał spróbować. Ci rodzice, którzy jako dzieci wspominali właśnie saturator jako taką atrakcję, przyszli do nas w ostatni weekend. No, to jest właśnie ten smak. Tak, tak ta woda smakowała. Co prawda ten kolor pomarańczowy, a ja pamiętam były czerwone, więc pewnie jakieś malinowe albo truskawkowe. Nie, truskawkowy chyba nie było, raczej malinowe albo wiśniowe, ale rzeczywiście gaz ten sam. Smak nie przypomina pewnie w niczym napojów gazowanych w butelkach plastikowych, zamkniętych, ale ma smak sentymentu, ma smak dzieciństwa. Jak widać, smakuje nie tylko dzieciom, bo i pszczołom, które kręcą się i dzisiaj koło tego lepkiego soku, tak samo jak kręciły się pewnie 30 lat temu, kiedy sok był lepki i słodki. Bardzo nam zależało na tym, aby odnaleźć kogoś, kto saturator w Krakowie obsługiwał. My znaleźliśmy panią Helenę, która dziś saturatora już nie obsługuje i również nie ma saturatora, ale rzeczywiście miała trzy saturatory w Nowej Hucie. Ostatnie saturatory, które działały, to właśnie obsługiwała pani Helena. W tym miejscu sprzedawałam wodę od 71 roku do 90 lat. Bardzo lubiłam sprzedawać wodę z saturatora, bo można było porozmawiać z klientami, pożartować, pośmiać się. Było to bardzo fajne zajęcie, klientów było bardzo dużo, kolejki były bez przerwy. Saturator od września jest już eksponatem w Muzeum PRL-u, ale eksponatem żywym, bo tak jak widać, można z niego ciągle podawać wodę. I taką wodę w muzeum będzie się podawać. Już za kilka chwil hala ocynowni elektrolitycznej zamieni się w wielką salę koncertową, na której zasiądzie i stanie ponad 4000 publiczność. Sacrum Profanum to festiwal, który prezentuje i przedstawia muzykę z różnych krajów. 2 lata temu, czy nawet 3 lata temu to muzyka niemiecka, 2 lata temu brytyjska, w zeszłym roku skandynawska, a w tym roku amerykańska. I myślę też, że nieprzypadkowo, bo trzeba pamiętać, że 11 września, 10. rocznica tragicznego napadu na World Trade Center. Dostałem takie zamówienie, żeby wykonać utwór Steve'a Reicha pod tytułem Piano Face. Jest to utwór polegający na tym, że powtarza się transowo, nieustannie, nieustępliwie jedną figurę, a w drugiej części tego utworu właściwie dwie figury na raz i one następują po sobie cały czas. Przy czym co jakiś czas jedna z tych figur grana jest odrobinę wolniej i wtedy te figury spotykają się po jakimś czasie w innych synchronach. Także jest to utwór bardzo ciekawy. No przede wszystkim trzeba sobie głowę podzielić na pół, no i stoczyć bolesną walkę z własnym organizmem, z własnym ciałem, no bo po pierwsze to jest utwór w oryginale napisany na 2 pianistów. Ja zdecydowałem się zagrać to samemu, dlatego że to wtedy jest wyzwanie. No. Zdjęcia do tej wystawy powstały przy okazji ubiegłorocznego wyjazdu do Afganistanu. Przed samym wyjazdem do Afganistanu mieliśmy
pewne dylematy ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ opinie w mediach raczej są nieprzychylne, żeby ktokolwiek się tam indywidualnie wybierał. Chcieliśmy jak najbardziej wyglądać tak jak miejscowi. Zaraz po wjeździe do Afganistanu zmieniliśmy swoje europejskie ubrania na ubrania zakupione na bazarze. Obwiązaliśmy się chustami, ubraliśmy na głowę pakole i przemieniliśmy się tam z Europejczyków w Afgańczyków. Zmieniając ubrania, jedyną rzeczą, którą w zasadzie różniliśmy się, to był kolor naszej skóry, nasza karnacja, której się tak szybciutko nie dało zmienić, chociaż byliśmy już przez dobre 3 tygodnie opalani pamirskim słońcem. Nie jest to kraj łatwy do podróżowania i był zamknięty dla turystów, dla ludzi z zewnątrz. Pozostał ciekawy, jest autentyczny, nie ma tam komercji. Można spotkać prawdziwych, szczerych ludzi, którzy są serdeczni, zapraszają do własnych domów, ofiarują to, co mają i przez to jest, myślę, bardzo ciekawie. Zamieszkaliśmy w Czajhanie i to było ciekawe, ponieważ codziennie pan, właściciel tej Czajhany, przynosił z targu barana i przy nas przygotowywał z niego posiłek, wykrawając kawałki mięsa, obierając cebulę, ziemniaki. Wieczorem pojawiało się dużo ludzi lokalnych i wszyscy razem spożywaliśmy przyrządzony posiłek. Spacerując ulicami Kabulu, w pewnym momencie przy sklepie fotograficznym zobaczyliśmy skrzynkę. Spojrzeliśmy bliżej i okazało się, że jest to aparat skrzynkowy. Pan bez najmniejszego problemu wyszedł do nas i każdemu z nas zrobił zdjęcie. Gdy chcieliśmy mu zapłacić, powiedział, że to jest dla nas prezent.